Cześć, siema, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Cytrus, a to jest kolejne, że tak powiem, posiedzenie w Twierdzy 2, więc bez owijania bawełny przejdźmy do kolejnych misji. Tak jak wiecie, skończyłem bodajże na czwartej, teraz będę zaczynał chyba piątą, albo skończyłem na trzeciej i będę zaczynał czwartą, nieważne. Tak czy siak, popełniłem fail i to strasznie cholerny fail, bo nie zapisałem sobie save'u i po prostu poza nagraniami musiałem jeszcze raz przejść do tego momentu, gdzie przeszliśmy właśnie w odcinkach, ale więc spoko, nic was nie opuściło, troszeczkę, tylko troszeczkę zmodernizowałem, w sensie, że układ, że tak powiem, tych wszystkich budynków u mnie w wiosce, ale jest fabuła ta sama, zadania są te same, więc lecimy, proszę ja was, numer 4. Jak widzicie, cele mamy... Twój lot umiera, nie ma jedzenia w spichlerzu. Musimy zapełnić normalnie tyle żarcia właśnie w spichlerzu, że to jest głowa mała. Mam nadzieję, że to nam się uda. Czas do zwycięstwa, poziom spichlerza. No w sumie teoretycznie to dużo nie potrzeba. O, jak możecie teraz zobaczyć właśnie... Zamek Sir Williama i spichlerz leży za mostem na północy. Jeśli zamierzamy pomóc jego ludziom, musimy natychmiast zatrudnić wozaków i zacząć wysyłanie towarów. No właśnie, dobra. Także o to się właśnie rozchodzi. No i tyle, no kurde, robimy po prostu gościowi żarełko, bo on tam ma jakieś chyba wojsko przywieźć czy coś. Nasze zapasy żywności są małe, panie. Ciężko będzie zapewnić godziwą strawę obu zamkom. Dobra, teraz moje pytanie. Który to jest Lord? Sir William, a jego ludzie zaczynają brakać... Dobra, teraz pytanie, gdzie jest Sir William? Który to jest? Teraz tak na szybko zobaczmy. To jest Sir William. O, to. Dobra, czyli tym będziemy iść. Okej, nie ma sprawy, więc robimy szybko wozaka, tak? Kniecie zoczyli dużo dzikiego zwierza, panie. Bardzo ich to niepokoi. No, o, widzę, kurde, jest tu niedźwi, faktycznie. Rozkazy, ale patrzcie, panie? Co zrobimy. Szybko tutaj pyk piechotą. Piechoty mamy już tak, tyle, panie? Że naprawdę zostało nam od ostatniego właśnie wybicia tych wilków. Dobra, teraz wozak. Gdzie jest wozak? Tu jest. Posuń wozaka, pyk. Walniemy, powiedzmy, tu. I niech robi. Teraz pytanie, gdzie my tu mamy... Zapasy żywności o kurde, bardzo mało mamy żarcia, ja ciebie. Dobra, to teraz tak na poważnie. Znaczy nie, tu panie, jest... Panie, jako że po raz pierwszy wozaka. Korzystasz z postoju wozaka, udzielę ci kilku prostych porad, jak go używać. Ej, dobra, wybierz dobra. Towary, które chcesz wysłać, panie. Na razie to ja chcę mieć właśnie te towary. Po lewej stronie pojawiło się menu... Normalne racje, co, szaleli? Tylko teraz trzeba ogarnąć, czy na pewno... gdzie brak tu jest? Tu jest skarbiec. Skarbcu, panie. Podatki na razie bez podatków. Nie ma podatków? Bo... To miłe. Kasę mam, także. Także okej. Okay. Dobra. Przejdźmy teraz taką. Mamy sad. Sady są, tak? Już, dobra. Zrobimy uprawę zboża. Gdzieś tutaj, o, bo tutaj już jest nasz teren. Elegancko, pięknie. Oczywiście trzeba. Teraz już przynajmniej wiem, że trzeba ogarniać właśnie miejsce. Więc będzie okej. Okay. Tutaj damy sobie dwa młyny. I piekarń. Piekarń będzie potrzeba tutaj mnóstwo. Walniemy sobie tutaj jedną. Niech będzie tutaj jedna. To w ogóle będzie też, tak powiem, taki sektor właśnie chleba. W cudzysłowie oczywiście. I będziemy tutaj produkować chlebek. Tutaj się zmieści jeszcze? No, zmieściła się. Pyk. Dobra, oczywiście kmieci mam nadzieję, że nam nie zabraknie. Do roboty. Nie ma się o co bać. Dobra. Co oni tak strzelają? Niedźwiedź był chyba. Kurde. Dobra, fajnie, spoko. Dobra, niech oni tutaj stoją. I żeby nie zapomnieć, żeby znowu nie było failu, trzeba zrobić tutaj... O, mury są, super. Dobra, to mi się podoba. Tylko tak, zanim to wszystko zrobimy, studnia. Studnia przede wszystkim. Tutaj trzeba bardzo dużo studni, bo jak nam się to wszystko zapali, to ja cię sunę. Będzie normalnie kalapeta. Dobra, tutaj jeszcze udać nie możemy, więc na razie nam styknie. Co my tu mamy? Dół na odpadki. O co w ogóle z tym chodzi? Dół na odpadki. Co to jest? A to co to jest? Znachor. Znachor czy jakiś tam lekarz, tak? Dobra, znachor niech będzie tutaj. Pyk. Dół na odpadki. What the fuck? Co to jest? Czyżby to był po prostu jakiś na, nie wiem, odgryzki, powiedzmy z jabłek czy coś? No walniemy tutaj z jeden. A gdzieś tak. Może właśnie odpadki w sensie takie jak na przykład, nie wiem, jabłko, ogryzek z jabłka, nie mam pojęcia, także zobaczymy, jeśli dobrze to zafunkcjonuje. Dobra, znachor jest, wszystko jest. Farmy są, jak widać nasi rolnicy elegancko sieją. Poziom spichlerza, czas do zwycięstwa. No wiem, że to powoli mozolnie może iść,
walniemy sobie do, tak, do 30, poziom szybkości gry. Ile mamy w ogóle żarcia? Dobra, jako tako idzie, poziom spichlerza. Tutaj trzeba będzie mu wysłać jak najwięcej. Tylko mówię, walniemy może na razie tak skromnie, bo skromnie. Ale ciekawe, czy by można było... A to chyba nie, to wyślemy mu na razie 20 jabłek. Ilość, jaką chcesz wy... Populacja kmieci Sir Williama stale rośnie. Coś dobra. Musi być w powietrzu. Dobra. To zmusza nas do położenia większego nacisku na produkcję żywności. Dobra, rozumiem, o co chodzi. Dobra, leci ten gościu. Wybierz towary. Tutaj jak też często, panie? Walniemy mu 20 mięska. Towary są w drodze, mój niech panie. Niech będzie, a co tam? Teraz pytanie, czy naprawdę aż mu tak dużo trzeba. Tylko szkoda, że nie można wybierz mu... towary. W sumie... Wysłanie zamku sojusznika dobra, ale ja bym mu troszeczkę może nawet warzyw wysłał, a to nie wiem, czy to też się liczy jako żarcie? Chyba niekoniecznie, co? Zobaczmy w ogóle, co tutaj mamy, nie? Odżywiają. Żarełko to jest chlebek, jabłko, ser, mięsko. A tam to jest tylko i wyłącznie do karczmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ale dawać, 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 już kościć proszę ja was te zboże, robić chlebek pachnący, świeżutki i wszystko. Dobra, idziesz ty? Powolutku, powolutku, ale kurka. Czas do zwycięstwa. Teraz mam takie wrażenie, że... Aha, czyli on się odejmuje, a tu trzeba... Dobra. Będzie wszystko okej. Okay. Niech on szybko pojedzie tymi swoimi śmiesznymi 20 koszami jabłka i zaraz ten mięso też wyślemy. Ojejku, teraz pytanie, czy mogę kupić już w końcu żarokcie? Nie, nie mogę, szkoda. Mogę tylko dalej piwo kupić. No, ale w sumie można kupić, bo już się kończy pewnie w tym... Fuck, nie to. Kurde, chmiel kupiłem. Dobra. Ale niech będzie chmiel, tak czy jak mamy browary, więc... To więc jest okej. Nieprzyjaciel uderza. Gdzie ci uderza? Coś ci uderza? Powiedz. Właśnie, i od razu zrobię to, co żeście mi pisali w komentarzu. Na dach. A tutaj niech piechota będzie na tych... Na moście. Wiem, w sumie też mógłbym się domyślić, ale jakoś leciało mi to z głowy, że przecież wiadomo, że ma większy zasięg. Teraz to w ogóle będzie fajnie. Poziom spichlerza. LOL, tylko tyle? To jak to? To kurczę, Felk, trzeba będzie mu tyle tego żarcia wysłać jeszcze w takim krótkim czasie. No proszę was. Mało żarełka mamy, jadźcie. Jeśli on tak powoli idzie, może z tego byśmy mu wysłali, ale on pójdzie tako? Wybierz ilość. 20, po jeden. Pyk. Towary są w drodze, mój o, panie. Patrzcie, z dwóch wozaków, czyli trzeba więcej zrobić tych. Tych wozaków właśnie, będzie szybszy postój, znaczy przewóz. O, to mi się już podoba, dobra. Już wiem, o co chodzi. Teraz może być fail w tej misji, ale zaraz będzie okej. Spoko. Dobra, wiem, o co chodzi. Tu jeszcze walniemy jeden wóz wozaka, znaczy postój, sorki, postój wozaka. I teraz. Nie zapełnimy tego spichlerza, więc boję się, że będzie, no, przegrana, przynajmniej w tej misji. Ale teraz już będę wiedział mniej więcej, o co chodzi. I na pewno szybciej mu to wyślę. Te żarełka, bo patrzcie, jak to w ogóle idzie powoli. Ludzie, te żarcie. Postój wozaka, wysyłać wybierz mu tutaj ilość. Szybko, pyk. Idzie? Idzie, dobra. Skąd ja tu jeszcze miałem jakiś postój? Jeden, tu, pyk. Wybierz towary. Wyślemy mu... Kurka. Wybierz towary. Wyślemy mu 20 pojedynczej, pyk. Pyk. Towary są w drodze, mój panie. Są w drodze, dobrze, bardzo wybierz mnie to cieszy. To wybierz też wyślę ilość. 20 jabłek. Pyk. Towary są w drodze, mój no, panie. No i teraz to ja rozumiem. Poziom spichlerza, tak. Czyli on powinien być chyba do końca czerwony, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że poziom spichlerza właśnie, żeby ten pasek w ogóle znikł. Ale wątpię, żeby coś takiego było. Taki cel, ale za to idzie żarełka, patrzcie. Klęska, kurczę, Felek. Czyli dobra, a przynajmniej możecie widzieć, jak jest obrazek. Dobra, rozpocznij od nowa. Dobra, i teraz od razu przeja was. Odtąd, co mieliśmy tutaj zapisane, jak najszybciej wywalamy wozy wozaka. Znaczy postoje, co ja tam gadam. Nieprzyjaciel uderza. Dobra. Tutaj na razie zamek będą. Sir Williama i spichlerz leży za mostem na północy. Dobra, jeśli dobra. Zamierzamy pomóc jego ludziom, pyk. Musimy natychmiast zatrudnić dobra. Wozaków i zacząć wysyłanie towarów. Wysyłamy jak najszybciej. Wybierz tak jest, ilość. Pyk, pojedyncza, niech leci. Cel. Oczywiście. Są w drodze, mój panie. Mięsko, niech się robi jak najszybciej. Wybierz towary. Znowu jak pojedyncza, często, pyk. Towary są niech w drodze, lecą już mój od panie. Razu.
Nasze zapasy żywności są małe, panie. Ciężko będzie zapewnić godziwą strawę obu zamkom. No idzie ten wozak, czy nie idzie? Znaczy jedzie w sensie. Przecież daje. Wybierz towary. Pyk, pyk. Jak często, panie? Pyk. Towary są w drodze, mój panie. No teraz zahaczyło, ojeju. Pewnie musiał kmieć przyjść do roboty. Dobra. Na szybciutko. Gdzie tutaj kmiecie wiem, że właśnie dużo dzikiego zwierza, panie. Będzie bardzo zwierz, to więc od razu pyk. Żarełko, wybierz żarełko, towary. Żarełko, proszę ja was, żarełko, szybko. Zrobimy jeszcze, no może to tak od razu, że tak powiem, nie doda. Ale czekajcie, no spróbuję, czy... Wybierz towary. W sumie to też żarełko, wybierz to jakby ilość. Mu wysłać. Towary są w drodze, mój panie. Patrzcie, idzie, dobra. Wybierz towary. To wyślemy mu jeszcze 20 jak świn. Jak często, panie? Towary są w drodze, mój panie. W końcu też jedzenie, no dlaczego w sumie by miał nie przyjąć? A co ty tak się zbugowałeś? Wybierz towary. Wybierz towary. Lol. Dobra, zwierz tu idzie, gotowy, proszę panie. Ja państwa. Szybko idziemy. Tutaj trzeba by... Ale on się chyba zbugował, wybierz kurde. Towary. Nie, co... Co spójrz jest? Spójrz na te wszystkie dobra. No dobra, wybierz dobra. Towary. Spójrz na te wszystkie dobra. Dobra, nie wiadomo o co chodzi, dlatego wyślemy mu wybierz towary. Te żarcia. Właśnie, zapasy kurde, racje panie. Normalne, ja pierdykam, co ja robię. Dobra, teraz tak na szybko postaramy się... Strasznie zasuwa szybko ten czas, no ludzie. Walniemy tutaj Lord te farmy. Jest atakowany. Tak, tak. Dobra. Ajajaj, żeby to się fajnie udało, to kurde nie. Za szybko chcę te żarcie. Mógłby dać troszeczkę więcej czasu, a... Nie da się tego tutaj postawić, panie. Co się nie da, patrz. Pyk. Nie da się tego tutaj pyk. Postawić, panie. Piękne, coś się nie da, wszystko się da. Dobra, i od razu studnie. No mam nadzieję, że teraz się uda, bo jak nie, to będę normalnie zdenerwowany. Dobra. Pyk, pyk. Okej. Ale dlaczego wy nie chcecie wysłać? Wybierz kurczę. Towary. Żarcie nie. To żarcie. Spójrz na te wszystkie dobra. Dobra, wozak, wozak, okej, okay, rozumiem. Wybierz chyba, ilość. Że tako zrobił i gdzie on tu ma ten magazyn? Towary tako pójdzie? Są w drodze, mój panie. Chyba po... A, dobra. Poziom spichlerza. Szybko coś mu trzeba wysłać, bo to już są normalnie wybierz paranoje. Towary. Wybierz dobra, ilość. 10, niech już idzie, twoja niech już popularność idzie. Popularność wzrasta. Powolutku, powolutku, ale nie, niech coś przynajmniej wysyłam, bo to będzie... Żarcia, chcę szybko żarcia. Za mało mamy tu... Nie no, sady teoretycznie są, no to niech to... Znajdziesz ty go. Szkoda, że nie można kupić żarełka, bo ja bym kupił i po prostu gościowi wysłał i by było wszystko super. Poziom spichlerza, no jest już tak, no kurczę. Jakbym miał jak wysłać mu na przykład z 50 czy wybierz coś... Wybierz towary. No o jest, 20 jak tego. Jak często, panie? Dobra. Jest 20 towary mięsa. Są w drodze, mój panie. O jest. Jak w drodze, jak nie w drodze. Co ty? Wybierz coś towary. Tu się spierdziuliło, mi się wydaje. Wybierz towary. Takie mam wrażenie. Jak często, panie? No pojedyncze, pojedyncze. Towary są w drodze, mój panie. Co, coś tutaj się zbugowało. Twoja popularność spada. No, no. Dobra, zrobimy od nowa te wozaki i teraz powinno być ok. Pyk. Raz. Nie da się tego tutaj postawić, aj, hopie. Panie. Dwa, okej. Okay. Wybierz towary. I teraz daję 20 jak mięsa często, pojedyncza. Panie. Pyk. Towary są w drodze, leci. Mój panie. Znaczy jeszcze kmieć musi ty pewnie tutaj do roboty przyjść. Wybierz no, ale... towary. O Jezus. Anulowanie tej wysyłki, mój panie. Nie wierzę, że tak jeden tylko będzie jeździł w to mi we w te. No kurcz. Wątpię przecież, bo ostatnio mieliśmy, że trzech naraz wysłałem, no to jak? Dobra, dobra, dawać, bo czasu nie ma. Zobaczymy. 10 sztuk w ogóle jakiegoś żarełka. To ile to jest pasku, jakby, no, poziomy spichlerza? Mało, mało. Ja cię... Wybierz towary. Wskaż cel. Towary są w drodze, mój pójdzie panie. Teraz. No kurczę. Wybierz nie, poszedł, towary. Dobra. Populacja kmieci Sir Williama stale rośnie. Coś musi być w powietrzu. To zmusza nas do położenia większego nacisku na produkcję żywności. Dobra, 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 wybierz dobra. Wybierz ilość. Wskaż cel. Towary są w drodze, mój panie. Dobra, niech idzie, powolusiu, wybierz bo powolusiu. Pyk, wybierz ilość. Pyk, pyk. Towary są w drodze, mój panie. Nie pójdzie, bo on jest zajęty. Ten jest za to wolny. Także od wybierz tego towary. Powinno się udać. Pyk, jak często, pyk. Panie?
Towary są w drodze, mój panie. Taki kurczę ferek Sir William, a nie stać go normalnie na żarcie. Żeby swoim kmieciom dać. Wstyd. Dobra. Niech wysyłają, wysyłają, bo kurczę felek, ten poziom spichlerza, ten czas jak zasuwa, no nie jest mi na rękę, no. Bardzo mało miałem żarełka na tym początku. Tak jakbym miał już pełny spichlerz, od razu bym mu, wiecie, wysłał wybierz 50 towary. Co najmniej. Wybierz towary. I by było lepiej. Wybierz ilość. Towary są w drodze, mój panie. Dawaj, 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 no. Tutaj wraca, widzę. Już dobra, jest jeden wozak, to zaraz będzie kolejna wysyłka. Poziom spichlerza aż taki mały, serio. Nie moja wina, że on tak dużo im daje jedzenia. Jakby skrócił rację o połowę, dał normalne, albo te jakby mniejsze właśnie. No to co ja tutaj, jak mu wysyłam 30 żarełka? Wybierz towary. Dobra, szybko, 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 jak szybko. Jak często, panie? Pyk. Towary są w drodze, mój panie. Wysyłaj, wysyłaj, hopę. Śmiało. Ja też bym mógł tutaj w sumie... Ty, kurde. Mogłoby być coś takiego, że jeśli wysyłamy mu ten jedzonko, co nie? To mogłoby być coś takiego, że... A, to się zbugowało, widzę, więc 40 żarełka idzie. Mogło być tak, że po prostu czas na chwilę się jakby zatrzyma i da jeszcze więcej czasu, bo wiadomo... Nie trzeba przecież naraz dawać tego jedzonka, tylko co jakiś czas, jakiś odstęp, a on nie. Bramę by mógł tu dać, żeby miał szybszy dostęp, to on, patrzcie no. On rozdaje jedzenie za nic, a ja muszę mu to nadrabiać, no. Wybierz towary. Żebym jeszcze miał właśnie dużo tego. Jak się teraz nie uda, to będę produkował żarełko i wyślę mu po prostu dwa razy po 50 czegoś. Nie tak, żeby tracić czas na transport. A to jest normalnie masakra. Idą mięska, idą jabłuszka, także teraz powinno być dobra. Co to jest? Wątpię, żeby to zapełniło przynajmniej dotąd. To zanim oni wrócą, zanim nie, to nie ma szans, mówię wam. A co się w ogóle nie ruszył normalnie poziom? O, bestia, bez, no, no. A czas do zwycięstwa i tak jest bardzo, bardzo mały. Bardzo krótki. Ja ci się sunę. Nie no, zanim oni to wrócą, to... Nie ma jak, dobra. Pułapka! Nieprzyjaciel uderza! Robimy to jeszcze raz. Rozpocznij od nowa. I szybko, od razu, pyk. Spichlerz, od razu dajemy normalne racje, normalne pyk. Racje. Połowiczne. Połowa racji, będziemy głodować. Nie, nie będziecie, dam wam jeszcze łapówkę. Zamek Sir Williama przez i chwilę przynajmniej leży za mostem na północy. I zrobimy jeśli jak najszybciej pomóc jego ludziom. No dobra, 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 dobra. Wozaków i zacząć wysyłanie towarów. Rozumiemy, dobra, robimy, robimy. I teraz tego sprężamy, robimy szybko te wszystkie farmy śmieszne. Pyk, pyk, pyk. No, pyk, dobra. Tutaj dwa młyny, oczywiście jakieś tutaj... Nie, nasze zapasy żywności są małe, panie. Ciężko będzie zapewnić godziwą strawę obu zamkom. No, 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 no. Dobra, wy tutaj już stójcie, bo tutaj będzie oczywiście nieźwić zaraz. Okej. Okay. Tak, o co tu my jeszcze mieliśmy? Ten na odpadki. No dobra, tu walniemy tutaj tu i powiedzmy nie tu. Nie da się tego tutaj postawić, panie. Postój wozaka, jeszcze tak na szybciutko pierdykniemy. Proszę, ja was może gdzieś... Gdzieś tu niech będzie jeden? Kmiecie zoczyli dużo dzikiego zwierza, tak, panie. Tak, bardzo tak, ich tak. To niepokoi. Dobra. I teraz oczywiście tutaj te. Studnia. Studnia jedna, studnia druga. Studnia trzecia. Dobra. Nie da się tego tutaj postawić, panie. Będzie. Okej. Okay. I teraz proszę ja was tak na szybciutko. Robimy. Ile mamy żarcia? Mamy sporo żarcia. Dobra. Wybierz czyli wysyłamy towary. Mu teraz kulturalnie oczywiście, tak o, wybierz 50 ilość. Jabłek, nieprzerwana, pyk. Towary są w drodze, mój panie. Poszło? No, ci się biją z niedźwiedziem oczywiście. A, nie poszło, bo jeszcze nie ma tego, wybierz dobra, towary. Dobra. Jak często, panie? Dobra, pojedyncza. Towary są poszło? W drodze, mój idzie. Panie. Okej, okay. Bardzo mnie to cieszy. No, atakować, tak o, kurczwek, dwa niedźwiedzie. Dobra, wy od razu prowadź chodźcie nas, na ten, a tu damy do więcej boju. Piechoty. O to kurczę, felek, dwa niedźwiedzie to jednak, wiecie, zabijają dosyć sporo. Wy chodźcie na most rozkazy? Z kolei. Będzie dobrze, atakować, chłopaki. Atakować, atakować, już, no. Strzelać, strzelać, strzelać. Wy tam z góry, a my tutaj z dołu troszeczkę powalczymy. Okej.
Wybierz towary. Jest wozak, jest jak wozak. Jak często, panie? Dawać szybko, pojedynczo, towary pyk. Są w drodze, mój panie. Wy już idziecie. Postój wozaka, jeszcze gdzieś tu jeden mi się przydał, jest? Nie ma, kurka, trzeba zrobić szybko, dobra. Spoko, spoko, spoko. Walniemy tutaj o jeden postój. Tu jeden postój i będzie ok, finito. Na razie lecą, dobra, lecą z żarciem, więc mam nadzieję, że jakoś to będzie. W sumie to na razie tylko jabłka lecą, tak? A mamy jeszcze do wysłania możliwość mięska. Dobra, czyli tu będzie mięso, niech będzie szło. Pyk. Towary są w drodze, mój panie. Dobra, idzie. Wybierz towary. Tutaj też pojedyncza, pyk. I niech idą. Dobra, teraz normalnie jak z 80 chyba tego jedzenia mu wysłałem. Twoi lojalni łucznicy. Jak nie więcej, jak teraz mu normalnie nie styknie, to nie wiem co mu styknie. Ale nie, szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że się uda. Dobra. Do 3 razy sztuka, nie? Jestem nie jednoosobową armią! O, ja robię co mogę! Ta jest. Dobra, włócznik. Mamy tutaj w ogóle warsztat włócznika. Mamy na pewno możliwość zrobienia łucznika. Nie wiemy co robić! Ale nie mamy możliwości zrobienia włócznika, dobra. Dobrze. Oni cytakło jedzą. Dobra, czekamy aż oni tam dojdą. I tak, na szybko proszę ja was. Mury też się tam nie będę bawił, bo zanim oni tu będą nas atakować, pewnie to jeszcze kilka misji minie. Mało tego, obiekt cywilny tutaj, warsztat nie uczarza, tylko zbrojmistrza, nie, a może i to jest to, dobra. Pyk, walniemy, pyk i styknie. W tym budynku nie ma robotników, panie! Produkuj oczywiście włócznie. A, nie ma tego. Ludzie czczą cię, panie! A, no, czyli po prostu ich nie ma, bo nie mają gdzie mieszkać. Dobra, trzeba od razu mówić, proszę ja was chatę, tylko tu, nie tutaj. Pyk. Jedna, tutaj się może gdzieś w lesie zmieści, druga. Pod lasem oczywiście, fajnie się mieszka. Dobra, więcej miejsca nie mam, chyba żeby gdzieś tutaj jeszcze upchnął. Tak na siłę, tu być, o. Nie da się tego tutaj postawić, panie. Ale tu się da, o, patrzcie. Dobra. Są nasi. I co, styknie? Żarcia? Populacja kmieci serwujana stale rośnie. No, i to tutaj nie styknie. Coś musi być w powietrzu. To zmusza nas do prawie. Chyba, na produkcję żywności. To chyba jeszcze nie koniec, ale... Wybierz towary. Jeszcze jedna taka wsyłka i powinno być gites. Dobra, teraz pytanie. Gdzie ten wozak wraca? Który to jest jego postój, żeby go jak najszybciej wysłać? No dawaj, wozaku. Do którego ty to idziesz? Tutaj? Jeśli tak, to dobrze. Nie tutaj. Kurka. Dobra, ale... Już prawie ma te żarełko, no nie kombinujmy, patrzcie. Dobra. Dawaj, wracaj. On chyba jest z tego, mi się wydaje. To jak najszybciej go trzeba będzie wysłać. Dobra, leć troszeczkę szybciej. Z życiem, proszę ja państwa. Bo tutaj tego. Jak się teraz nie uda, to już chyba zwątpię, ale... Będzie, mówię. Dobra, chodź, ja się tutaj naszykuję. No. Dawaj, żebyś tak doszedł tutaj, jak będzie do O, to jeszcze zdążysz wrócić. Dobra, jesteś. No, parkuj pan. Okej. Wybierz ilość. Pojedyncza, pyk. I wyjazd mi z tymi towary jabłkami. Towary są w drodze, mój panie. Dobra, yeah. Teraz tak o. Wybierz towary. Możesz tak na szybko. Towary są w drodze, mój panie. Są w drodze. Wybierz bardzo towary. Mnie to cieszy. Jeszcze jabłuszka jak mu wyślę. Często, panie. I nie towary ma mowy, żeby w drodze, już nie stykło. Mój panie. Nie ma takiej możliwości. Nie ma. Już tyle żarcia wysłać to w lód. Wybierz towary. Dobra. To pułapka. Nieprzyjaciel uderza. Nie, to anulowanie jest tej wysyłki, mój panie.